Hejka, cześć! Dzisiaj witam się z Wami z nietypowego miejsca. Zaczynamy serię Vlogmas. Ja jestem w pociągu, w wagonie sypialnianym, a dokładniej z miejscami, które są kuszetkami, takie leżanki. Jak widzicie, jest tu dosyć mało miejsca i jest nisko, nie da się usiąść. Mam tutaj zaraz sufit nad sobą i chyba te miejsca na górze są najmniej wygodne, bo są najkrótsze z tego, co widzę. Ale takie mi po prostu, jak kupowałam bilet internetowo, zostało przydzielone. Pierwszy raz jadę właśnie w takim wagonie sypialnianym. Ogólnie drugi raz w życiu jadę pociągiem. I to aż do Szczecina. Jadę tutaj, wsiadłam w Przemyślu. I jadę właśnie na relacji Przemyśl-Świnoujście. I przede mną prawie 14 godzin drogi. Także troszkę jest godzin. Mam nadzieję, że jakoś zasnę, dlatego wzięłam właśnie tutaj ten przedział z opcją, że mogę sobie leżeć, zasnąć i może jakoś szybciej ta podróż minie. Mam tutaj relację nocną, bo jest teraz prawie 19, a mam zajechać na miejsce przed 9 rano. Tak. Wzięłam sobie jakieś rzeczy, dużo jedzonka na drogę. Ogólnie dziwnie tutaj mi się jedzie. W sensie tak nie czuję, jakbym jechała. Czuję się trochę, jakbym była na jakiejś łodzi, na łajbie. No, a jeśli chodzi co o Vlogmas, to postanowiłam, że ja u siebie na kanale nie będę robić codziennych, takich typowych daily Vlogmas, bo wiem, że nie dałabym rady się wyrobić. W sensie, może i będę nagrywać codziennie, ale będą filmy po prostu łączone z kilku dni. Ale też nie wiem, czy to będą tylko vlogi, po prostu chcę robić różne filmy i takie typowo świąteczne. Jeśli będę miała ciekawy pomysł na jakąś pogadankę, film taki, wiecie, tematyczny, no to nagram taki, żeby nie było za nudno, że tylko vlogi, ale chcę w grudniu, żeby było dużo filmów, dużo fajnej atmosfery. Okej, ja Wam jeszcze pokażę, jak wygląda ten przedział z kuszetkami. No i to tyle, widzimy się później. Ja jestem na górze, tutaj mamy coś takiego, żeby nie spaść. Tutaj mamy schodki, nie schodki, tylko drabinkę. Ładowarki są tylko tu z boku, o tu, na samym dole. Niestety szkoda, że nie ma przy każdym łóżku tym. No i widzicie? Tu jest więcej miejsca na tych dolnych. No, szkoda trochę. I no, jestem dosyć wysoko. Tutaj mam... I tutaj są drzwi, jakieś rzeczy tu na bagaże i tyle. O, tu jest jakaś taka kieszonka. I na każdym łóżku pokażę Wam, o tutaj naprzeciwko, poducha, chusteczki antybakteryjne, koc i prześcieradło. Cześć, witajcie 2 grudnia, jest już 19 i ja dopiero się odzywam, ale byłam w sumie od rana na nogach. Rano jeszcze byłam na chwilkę w galerii, żeby sobie coś zjeść. Później poszłam na Podmiejski, pojechałam właśnie do studia jogi, tam gdzie był kurs i tam miałam zajęcia od 12 do 16.30. No i zanim jeszcze później wróciłam pod miejskim tutaj do mieszkania, ogólnie byłam z walizką, targałam ją aż tam właśnie do tego studia jogi i dopiero po południu tutaj zameldowałam się w tym mieszkaniu. No, jestem już taka śpiąca, zmęczona. Ogólnie to nie opowiadałam jeszcze, jak minęła mi noc. Było dosyć dziwnie, tak. No ale minęło mi dosyć szybko, ogólnie ta cała podróż trwała to prawie 14 godzin. I rano nie byłam jakoś tak bardzo zmęczona, aczkolwiek w nocy nie miałam takiego głębokiego snu i cały czas przewracałam się z boku na bok. No było mi trochę niewygodnie, czułam jakby to łóżko, ta kuszetka była troszeczkę za krótka. Jeśli jakby ktoś był jeszcze wyższy niż ja, no to już całkiem myślę, że byłoby to niekomfortowe. No ale jakoś dałam radę, jakoś podróż mi zleciała. Moje wrażenia są takie, że nie było najgorzej. Myślę, że w aucie na przykład jadąc bardziej bym się czuła taka, wiecie, połamana i tak dalej, że tak powiem. No, dzisiaj był pierwszy dzień kursu. Dostaliśmy, o, się wam pokażę. Dostaliśmy takie podręczniki. To już jest materiał na
całe 200 godzin kursu nauczycielskiego do przerobienia. Dzisiaj mieliśmy zajęcia z teorii, mieliśmy też praktykę. Jutro mam jeszcze więcej zajęć, bo mam od 8 do 18. Znaczy nie jednym ciągiem, bo jesteśmy podzieleni na dwie grupy. Będę miała w ciągu dnia kilka przerw. Godzinnych, dwie chyba. Jakoś tak, no ogólnie średnio myślę, bo jestem zmęczona, oczy mi się same zamykają. Ogólnie to jest hit, nie wiecie jak. Słabe jest tu dosyć światło. Także postawiłam sobie tutaj telefon i włączyłam latarkę i mi praktycznie prosto w oczy świeci i trochę oślepia. Także jeśli będę mrużyć oczy czy coś, to wybaczcie mi. No. Zaraz umyłam się w sumie, tak bardzo już chciałam ciepłej kąpieli, także wykąpałam się, mam włosy jeszcze. Jeszcze są trochę wilgotne, ale nie chciałam się ich tak suszyć dokładnie. Tak, jestem głodna. Dzisiaj w sumie niewiele jadłam. Po drodze była Biedronka, to kupiłam sobie... Teraz wam pokażę. Kupiłam sobie trzy rzeczy. Makaron ryżowy. Mam... Nie mogła się obyć bez brokuła i... coś takiego mam. Filety. Porcje filetów, które nie są z mięsa. Tak. Także zaraz po prostu to wszystko ugotuję, bo nie mam tutaj piekarnika, mam tylko taki palnik na dwa jakby miejsca. No ale jakoś myślę, że sobie poradzę. I to jeszcze, czy coś jeszcze miałam wam opowiadać? Ogólnie jestem tutaj pierwszy raz w Szczecinie. No jest w porządku, jeszcze się nie zgubiłam, także chyba jest dobrze. Nie wiem, co jeszcze porobię wieczorem. Ale pomyślałam sobie, że może będzie jakiś vlogmasy, albo puszczę podcast. Mam jeszcze... Wzięłam ze sobą tą książkę. I jestem już prawie w połowie, wczoraj też wieczorkiem. Jak jeszcze nie mogłam zasnąć w pociągu, to ją sobie czytałam. To był klimat grudniowy, że mam jeszcze ze sobą mandarinki. Także będę sobie wcinać. Ja uwielbiam właśnie jeść, ale tylko w grudniu, tylko przed świętami. Wtedy, nie wiem jak wy, ale wtedy zauważyłam, że są najlepsze, najsłodsze mandarynki ever. Także tak. No i będę właśnie szła spać. Nastawiłam już sobie budzik. Jutro muszę wstać naprawdę rano, żeby na tą ósmą jeszcze dojść na przystanek, dojechać pod miejski. Mam chyba 14 przystanków aż. Także jest kawałeczek, bo to studio jest na krańcach miasta, a ja mam nocleg akurat w samym centrum. O, jeszcze pokażę wam tutaj to mieszkanie, to jest taka kawalerka, takie mini, mikro studio. Ale jest w porządku, mam tu wszystko w sumie, takie wiecie, potrzebne, niezbędne, minimum, no, żeby przykimać i tak dalej. Okej, już wam pokażę, jak to wygląda od wejścia. Tutaj jest szafka, bo nie ma żadnej szafy innej na ubrania. Tu jest łóżko. Taki rozkładany materac na stelażu. Tutaj jest stolik. Nie ma tu za wiele miejsca, jak możecie zobaczyć. No tak na rozpiętość ramy, to tutaj zaraz jest telewizor. No ale tutaj mam miejsce na kurtki. Telewizor i od razu aneks kuchenny, taki kącik. Lodówka. Tutaj taka mini przenośna płyta i jakieś sztućce. Tak to wygląda. I tutaj łazienka. Jeszcze włączę. O. Tak. Prysznic. No taka też malutka. Moja kombinowana kolacja. Ugotowałam sobie makaron i brokuła i podsmażyłam to mięso, te a la filety. Chociaż nie miałam oleju. Także wyszło to wszystko takie zdrowe, niskokaloryczne. No ale próbowałam właśnie te filety i są mega dobre. Także będę sobie jeść, już jestem mega, mega głodna. Heja, w sobotę 3 grudnia. Ja czekam tutaj na przystanku, na podmiejski. Ogólnie wychodzę po 7 rano i jest totalnie ciemno, noc. Jest strasznie zimno, powiem wam. No jest tak, na mieście tutaj dosyć pusto, mały ruch nawet na drogach, jeśli chodzi o auta. No ale ja już śmigam na zajęcia, zaraz mam autobus, bo muszę być tam na 8. No, czekam sobie, aby mnie zamarzło. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Wyspałam się nawet całkiem dobrze. W sensie wieczorem trochę ciężko mi było zasnąć, ale już w nocy spałam cały czas ok. I
zadzwonił budzik, ja miałam taki głęboki sen. O 6 dzisiaj miałam, zadzwonił budzik, tak totalnie mi się nie chciało wstawać, no ale wiedziałam, że muszę, już wstałam. A teraz czuję się tak w miarę okej, wypoczęta, wyspana. Ok, to chyba tyle. No teraz i widzimy się. Później muszę sobie nałożyć rękawiczki, bo jest mi strasznie zimno. Czy wy to widzicie? Jest śnieg, w sensie cały czas sypie. A jeszcze rano, jak szłam o 7 właśnie na autobus i wchodziłam do studia, nic nie padało, a już się robi biało. No, wzięłam sobie kawę w Żabce na szybko. Znaczy w sumie mamy niecałe 2 godzinki przerwy, ale tylko poszłam po kawę i wracam do studia. I coś będę sobie tam czekać. Wzięłam też tą książkę. To będę sobie czytać. No muszę iść, bo jest bardzo, ale to bardzo zimno. I jeszcze teraz śnieg mi akurat wieje w twarz. Hejka, właśnie jest przerwa. Teraz jedna grupa ma praktykę. I ja sobie czekam, jeszcze nikogo nie ma. I chyba za pół godzinki mamy jeszcze wykład z anatomii. No. Także mam trochę do czekania dzisiejszy fit, mam skarpetki do głowy. Okej, już mamy wieczór, jestem w mieszkaniu. Po zajęciach już trochę nagrywałam, to sobie zobaczycie, też postawiam ze studia jakieś tam krótkie fragmenty, nie miałam za bardzo czasu, wiecie, no, jeśli jest praktyka, to bardziej chciałam się skupić na niej, a dzisiaj mieliśmy rano zajęcia z asztangi, które były dosyć wymagające i no. Później mieliśmy anatomię, później praktykę yin jogi, uwielbiam, moja ulubiona, mój ulubiony styl jogi, no i później jeszcze jedne zajęcia z anatomii. Skojarzyło mi się to z takim rozkładem zajęć jak na studiach czy coś. Z taką różnicą, że wszystko mnie naprawdę ciekawiło i czas o tak mi zleciał bardzo szybko. No co jeszcze, ale dzisiejszy dzień był też pełny takich różnych emocji. Dotarło do mnie to, że robię coś w tym kierunku, w którym zawsze chciałam. Też dużo było, znaczy było takiego stresu, chociaż dzisiejszy dzień był generalnie naprawdę dobry, nic się nie wydarzyło złego, ale miałam też taką trochę gonitwę myśli. Ciężko mi było się jakby skupić, wyciszyć myśli, wyciszyć tą szalejącą małpkę w głowie. Ja tak to nazywam, że joga ją mi zawsze pomaga troszeczkę uspokoić. I właśnie przyszłam tutaj do mieszkania i tylko jak przekroczyłam drzwi i położyłam się na łóżku, jakoś zrobiło mi się tak smutno, zaczęłam płakać i czułam, że ten płacz, to po prostu jak tylko poleciały mi łzy, że ja automatycznie jakby odpuszczam te wszystkie emocje i czuję się dużo lżej. I no po prostu zadziałało to na mnie tak, powiedziałabym, oczyszczająco. Wszystkie te stresy, które się dzisiaj nagromadziły. Bo też na przykład ja czuję i wiem, że teraz naprawdę bardzo przesuwam tą moją granicę komfortu, tą bańkę komfortu, strefę bezpieczeństwa. I to... Ja wiem, że to jest dla mnie dobre i dzięki temu się rozwijam, ale z drugiej strony wychodzenie ze strefy bezpieczeństwa wiąże się ze stresem, z różnymi emocjami, prawda? I dlatego też właśnie wszystko się dzisiaj we mnie nazbierało, dużo, dużo stresów i tylko jak przyszłam, wybuchnęłam płaczem, rozpłakałam się. To nie były żadne, bo też dużo osób uważa, że łzy są, łzy płacze jest skojarzone ze smutkiem, z czymś negatywnym. Moim zdaniem łzy mogą towarzyszyć różnym emocjom i są bardziej neutralne, mogą towarzyszyć szczęśliwym chwilom, takim stresującym, gdzie my po prostu jesteśmy przebodźcowani, mamy wiele emocji w sobie, się kotłują. Tak i też nie można, w sensie nie powinno się właśnie w sobie tłumić emocji, płaczu, bo później one i tak wybuchną, gdzieś muszą znaleźć ujście, prawda? No także taki był dzisiejszy dzień. Ogólnie było spoko. Praktyka asztangi była dosyć wymagające, chociaż nie jakoś tak mocno, przede wszystkim dawałam radę, ale no wiadomo, praktyka yin, mój ulubiony styl jogi, cudownie było. Z anatomią też było spoczko, no. Jestem tutaj ostatnią już noc, muszę dzisiaj też w sumie wieczorem już spakować walizkę. No ostatnią nockę i jutro mam zajęcia do 13:30 od rana. Później mam
prawie chyba 5 godzin wolnych dla siebie, to nie wiem, coś ogarnę tutaj w Szczecinie, coś zobaczę, bo przejdę się do galerii handlowej i później po 19 mam pociąg i już wracam kolejne 14 godzin. Okej, teraz na wieczór już planuję sobie naprawdę zrelaksować się, nic nie chcę robić produktywnego, stresującego i tak dalej, tylko chcę odpocząć. Zamówię sobie jeszcze jakieś jedzonko, bo też w ciągu dnia mieliśmy przerwę, 2 godziny prawie, ale jakoś tak wyszło, właśnie, że 2 podmiejskie autobusy, tak, nie dojechały w czasie i już stwierdziłam, że mi się nie opłaca jechać na miasto, bo tutaj studio jogi mamy na obrzeżach i to by zajęło sporo czasu, bym nie zdążyła na zajęcia. Także tylko skoczyłam do Biedry, kupiłam sobie mandarynki i jakieś drożdżówki i tyle. Teraz chyba sobie coś zamówię tutaj do mieszkania, bo jestem totalnie zmęczona i nie chce mi się nigdzie wychodzić. Ani na zakupy, ani na miasto, nie wiem, do jakiejś restauracji. Dobra, to tyle. Do zobaczenia później. Powiem wam, że bardzo dobra pizza. Wziąłam sobie ogólnie margheritę po prostu plus świeży szpinak. Dobra, ja już wcinam, bo jestem mega głodna. Ogólnie pisało w aplikacji, że mam przyjść o 21:20, a przyszło prawie godzinę wcześniej, także dobrze, bo już się nastawiłam, że będę musiała tak głodna siedzieć i tu czekać. Czy miałam jakieś przekąski, ale już chciałam zjeść coś na ciepło. Hej, ja w niedzielę. Dziś już nie jest aż tak zimno, chociaż nadal jest, ale da się to znieść. Ja ciągnę tu ze sobą tabułki, już powoli zmierzam na zajęcia. Dzisiaj mam do 13:30 i od razu później, znaczy jeszcze mam czas wolny, coś porobię, od razu później będę iść na pociąg. Dobra, co ja zmykam, bo jednak jest trochę zimno. Hejka, poniedziałek, tak, ja już troszeczkę jestem taka zgubiona w czasoprzestrzeni. W poniedziałek rano, ze mną już 13 godzin w pociągu. Trochę jest ciężko, nie wyspałam się za bardzo, bo jednak to siedząco może być trudniej. Jednak w tych kuszetkach było jakoś tak łatwiej i na pewno szybciej zleciał mi tutaj czas tej drogi. No ale teraz jestem, już przejeżdżam przez Rzeszów, jeszcze tylko Jarosław i Przemyśl, czyli jeszcze godzinka drogi. No, chciałam tutaj nagrać wam zakończenie. Jestem totalnie niewyspana, nieogarnięta, bo są też już takie porozwalane. Próbowałam jakoś spać, przysnąć sobie, ale efekt był taki, że i tak nie mogłam złapać tego głębokiego snu i tylko czuwałam, jak gdzieś się położyłam. Tu mi ręka ścierpła, to tamto, nie było tak za wygodnie. No ale cieszę się, że już jestem prawie w domu. No, to by było na tyle. Chciałabym serdecznie wam podziękować za obejrzenie. Mam nadzieję, że się spodobało i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!